Sponsorem programu jest Maiki Sushi. Sushi bar w centrum Kutna, plac Piłsudskiego 13. Dzień dobry, Aleksandra Zielińska. Zapraszam Państwa na wiadomości. 5 października w szkole podstawowej nr 7 i nr 1 w Kutnie ewakuowano uczniów. Powodem była informacja o znajdującym się ładunku wybuchowym. Na szczęście nie wykryto zagrożenia w żadnej ze szkół. Teen Challenge, chrześcijańska misja społeczna oddział w Kutnie zaprasza na 83 dni Nowej Szansy, które odbędą się 10 i 11 października 2020 roku w Centrum Seniora przy ulicy Wyszyńskiego. Zaczynamy o godzinie 9. W programie będą relacje osób uwolnionych od nałogów, jak również wykłady pastora Adama Byry, który będzie mówił o naszej przyszłości. Będziemy starać się znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka jest moja przyszłość. W programie również posiłki, kawa, herbata i coś słodkiego. Zapraszam bardzo serdecznie od godziny 9 w sobotę i w niedzielę. Zielona gospodarka to moda czy szansa na rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy? Podlaska Stacja Przyrodnicza Naref, realizująca projekt pod nazwą Europejskie Centrum Ekształcenia Zielonych Zawodów ProGreen, współfinansowany z programu Erasmus+, zorganizowała konferencję upowszechniającą rezultaty pod nazwą Zielona gospodarka to moda czy szansa na rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy? Ochroną środowiska interesuje się już od dawna. W ramach projektu programu Erasmus+, realizowaliśmy szereg różnych projektów, które trochę zazębiały się o zieloną gospodarkę. Postanowiliśmy napisać projekt kompleksowy, adresowany do szerokiego grona społeczeństwa, który będzie promował zielone zawody. Po prostu uważaliśmy, że zielona gospodarka to nie jest moda, ale że to jest trend, to jest wręcz konieczność i musimy promować zielone zawody, po prostu nowe technologie wdrażać, które będą pozwalały jak najszerszemu gronu uczestniczyć w rozwoju zielonej gospodarki. Do kogo skierowany jest projekt? Projekt jest skierowany zarówno do przedsiębiorców, młodzieży, jak również dla osób, które chciałyby założyć własną działalność gospodarczą, może również dla osób bezrobotnych, które chciałyby się przekwalifikować, czy po prostu pozyskać dodatkowe środki. Na platformie edukacyjnej będzie 90 modułów edukacyjnych, które będą promowały różne gałęzie zielonej gospodarki i po prostu samodzielnie będzie można odbyć taki kurs online. 7 października w całym kraju odbywa się protest rolników pod hasłem Obronimy Polską Wieś. W Kutnie prowadzone są blokady na drodze krajowej 60 i między innymi na rondzie Jasiukowicza. Za organizację protestów odpowiada AgroUnia. Powodem protestu jest 5 punktów. Wprowadzenie szkodliwej ustawy tzw. piątki dla zwierząt, systemowe niszczenie polskiego rolnictwa, brak walki z ASF, zamknięcie ważnych dla branży rynków zbytu i nadmierny import produktów rolno-spożywczych. Obronimy Polską Wieś to hasło dzisiejszego protestu. Jaki jest cel, powód protestu? Powód protestu, tak na dobrą sprawę, tutaj są rolnicy, którzy reprezentują wszystkie branże rolne, począwszy od hodowców drobiu, bydła, trzody chlewnej, poprzez rolników zajmujących się produkcją stricte rolną oraz warzyw, ale również i sadownicy. Sytuacja na tych rynkach, które wcześniej wymieniłem, była ostatnimi czasy dość różna, można powiedzieć, a po pandemii koronawirusa, pod tym lockdownie była bardzo rozjechana była ta sytuacja. W tej chwili rząd proceduje ustawę nad tak zwaną piątką dla zwierząt. My to nazywamy piątka przeciw rolnikom, która jeszcze wprowadza jeszcze większe rozkołysanie rynek rolny, przez co tutaj w obawie przed bankructwem, w obawie przed utraceniem swojej pracy, ci rolnicy wyjechali. Czego oczekujecie od rządu? Przede wszystkim odrzucenia w całości projektu Piątka dla Zwierząt. Ilu rolników wzięło udział w proteście i z jakich powiatów? Powiat kutnowski, około 70 na pewno. Biorę udział w proteście, żeby się przeciwstawić całej ustawie Piątka dla Zwierzaka. Jestem producentem, mam produkcję roślinną, czyli teoretycznie mnie to nie dotyczy, ale w dalszej perspektywie, czego ludzie oczywiście nie widzą, dotyczy mnie w 100%. Ja to czuję nie w tym roku, czy w kolejnym, ale za 2-3 lata. I dla mnie, jak dla młodego rolnika, który mam kredyty, zobowiązania,
muszę się przeciwstawić temu wszystkiemu, bo tej ustawie, nie temu wszystkiemu, przepraszam, gdzieś powiem, tej ustawie, gdyż no, to koliduje z moimi dalszymi planami i z moim w ogóle funkcjonowaniem jako rolnika. W tym momencie rolnikowi wystarczy, żeby dać spokojnie pracować, my sobie sami poradzimy, tylko proszę, prosiłbym, żeby nie przeszkadzano nam w tym, co chcemy robić, bo i tak robimy po godzinach, naprawdę nasz czas pracy jest wydłużony do 14-15 godzin dziennie, oczywiście w sezonie, żeby nam rząd po prostu nie przeszkadzał takimi ustawami jak ta obecna, która ma wejść w życie. Na dziś to wszystko. Zapraszamy na następne wydanie Wiadomości i zachęcamy do oglądania oferty programowej telewizji Kutno.